Od 2 lat jesteś dyrektorem artystycznym Studia Munka. Jesteś takim starszym kolegą, który pomaga młodym filmowcom robić filmy. Jak pojmujesz swoją rolę? Jak przychodziłem do Studia Munka, to wiesz, zadałem sobie takie pytanie, na czym właściwie mogłaby polegać moja funkcja. I oczywiście znam kilku młodych filmowców, którzy powinni zadebiutować i którzy mają wystarczający potencjał, żeby to zrobić. No to pewnie wszyscy ich znają, bo zrobili bardzo dobre 30-minutowe filmy, bądź dyplomy i tak dalej. W związku z tym ta wiedza nie jest jakaś specjalnie ezoteryczna, ona jest po prostu, wszyscy wiedzą to samo co ja. Ja sobie odpowiedziałem na to pytanie w ten sposób, że myślę sobie, że chciałbym, żeby to studio miało taką specjalizację w takim dość długim, wnikliwym i skutecznym dewelopmencie. Myślę, że nieprawdą jest to, że nie powstają dobre scenariusze. Myślę, że nieprawdą jest wiele jakby obiegowych opinii jakby na temat polskiej kinematografii. I myślę, że też niewystarczająca ilość ludzi dostrzega to, że taką dość podstawową słabością naszą jest brak developmentu. To się dzieje z różnych powodów. Również z takich, że jakby nie mamy w tym wielkiej tradycji i że zawsze mam mało pieniędzy i tak dalej, i takich powodów można by mnożyć. Natomiast jakby w takich warunkach, w których robi się w 30 dni, 1,5 godziny film fabularny, po prostu trzeba być bardzo przygotowanym do tego filmu. Znaczy, to nawet nie chodzi o rysowanie storyboardów, ale naprawdę trzeba ten film jakoś odnaleźć przed realizacją. W Studio Munka się stara specjalizować w filmach o współczesności. Czy to wynika z tego, że uważacie, że to jest coś, o czym powinni mówić młodzi ludzie? Jest to dość ważne, żeby pierwsze filmy, debiuty były o takich rzeczach niewydumanych. To znaczy jakby takich rzeczach, które i o takim świecie, którego autorzy dotykają, jakoś go dobrze znają. To nie jest takie bardzo łatwe w filmie, jakby znaleźć taki swój sposób opowiadania, sposób obrazowania i tak dalej. W związku z tym myślę sobie, że o wiele łatwiej opowiedzieć o takim świecie, który się zna, niż którego się nie zna. I te pełnometrażowe fabuły, które teraz robicie, chyba będą takie, tak? Bo właśnie skończyliście zdjęcia do filmu Bartka Konopki, do debiutu Lęku Wysokości i chyba przygotowujecie 2 następne filmy, tak? Marysi Sadowskiej i Jarka Sztandery. Powiesz coś o tych projektach? Więc Bartek Konopka zrobił film o takiej bardzo skomplikowanej, ciężkiej relacji syna z ojcem. I to jest taki film też o czymś takim, co jakoś jest bardzo bolesne w takiej naszej rzeczywistości, to znaczy o takiej, jakby to powiedzieć, zerwanej nici między generacjami. Marysia Sadowska robi film o takim, o samotnej kobiecie i o jej zderzeniu z kapitalizmem. Opisuje taki świat, który opanował wolny rynek i taki, jakby to powiedzieć, taki wolny rynek w naszym wczesnokapitalistycznym wydaniu. I taki kapitalizm, którego wszyscy tak bardzo chcieliśmy i chcemy dalej, natomiast jakoś niespecjalnie umiemy z nim żyć. Pewnie następnym naszym filmem będzie film Jarka Sztandery. Smak tej historii jest taki, że ci ludzie, którzy powinni się kochać, zupełnie się nie kochają. I nie byłoby w tym żadnego do prawdy problemu, gdyby się po prostu rozejść. Ale niestety i próbują to zrobić, tylko że na nieszczęście mają ze sobą dziecko i jakby to nieco zmienia sytuację. Bo mimo, że nie kochają się siebie nawzajem, to obydwoje bardzo kochają dziecko. To rodzi pewne problemy. Te problemy rosną i jakoś i to po prostu jakby o tym jest. Studio Munka robi też krótkie filmy w 3 programach. Tak, i to jest program 30 minut, on jest dedykowany filmom fabularnym, 30-minutowym filmom fabularnym. Jest taki program, który się nazywa Młoda Animacja i to jest, ta młoda animacja zajmuje się młodą animacją, po prostu są to krótkie filmy animowane. Parominutowe. Takie. Kilkuminutowe, choć też rzeczywiście realizacja ich trwa nawet rok i ponad. Rok, to znaczy jakieś bardzo długo i to przyniosło niezwykle ciekawe rezultaty, bo w gruncie rzeczy jakby w tym roku dopiero skończyliśmy pierwszy taki pakiet tych filmów i one są super ciekawe, super interesujące i myślę, że stworzenie takiej szansy, w zasadzie w Polsce nie można było poza szkołą robić tego rodzaju eksperymentalnych, krótkich form animacyjnych.
I myślę, że to jakoś Radzie Programu Młoda Animacja świetnie się udało. Znaczy, to są rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy i gratuluję autorom, bo to rzeczywiście jest bardzo, myślę, imponujące. Jest też taki program, który nazywa się Pierwszy Dokument, jest jakby adresowany do takich ludzi, którzy chcieliby zrobić pierwszy dokument, jak sama nazwa wskazuje. No i oni go robią, też powstają bardzo ciekawe rzeczy. Zrobiliśmy jeden konkurs, to jest konkurs na nowelę filmową, na ten konkurs przyszło 900 prac, 900 tekstów. Ten konkurs powstał jakby z takiej potrzeby. Myślę sobie, że dobrze by było, jakby Studio Munka jakby posiadało takie własne zaplecze piszących ludzi. Znaczy jakby się nam udało wytworzyć takie coś w rodzaju środowiska, które pisze, prawda? To bylibyśmy o krok bliżej do takiego celu stworzenia zespołu filmowego w nowych warunkach, prawda? To znaczy już nie mamy socjalizmu na szczęście, mamy kompletnie coś innego, jeszcze nie wiemy co, ale zbliżamy się do tej wiedzy i w tych nowych warunkach mógłby też powstać jakby taki organizm, który byłby dedykowany produkowaniu filmów, w którym autorzy nie byliby samotni, znaczy, że to mogłoby być środowisko. No więc jakby i myślę, że do tego jakoś bardzo potrzebni są ludzie piszący. I jakby stąd też próbujemy takie rozszerzyć, próbuję rozszerzyć takie spektrum widzenia pisarzy dla filmu. Znaczy, wszyscy znamy te kilka nazwisk, ale myślę, że bardzo dużo ludzi czeka na swoją szansę i myślę, że ten konkurs jakby przyniósł takie właśnie jakby taką odpowiedź, że jest bardzo dużo ciekawych ludzi. Może nie do końca jeszcze potrafią pisać, może nie, ale jakoś bardzo ciekawie widzą świat i jakoś bardzo wnikliwie w nim grzebią. A są tam w tych propozycjach jakieś takie historie opowiedziane w zupełnie inny sposób, no, nowy typ bohatera, bo często mówisz o tym, że czekacie na coś takiego, na takiego jakoś człowieka, który będzie pozytywnie nastawiony do rzeczywistości. No, ja cię tak, poprawię. Ja poprawię cytat ze mnie. Nie, tu nie, wiesz, myślę, że tu nie chodzi w ogóle o taką pozytywność, tu jakby bohatera, bo on może być pozytywny, negatywny albo jakikolwiek chce. To znaczy, jakby, to nie jest żaden problem. Myślę, że problemem jest taki rodzaj, że polski bohater filmowy, i to jest jakiś taki poważny dość problem, po prostu tak, po pierwsze nie wierzy w siebie, to znaczy jakby nie wierzy w swoją jakby moc sprawczą, nie umie i nie chce jakby o siebie zadbać i zawalczyć. I to jest pewien taki kłopot, ale też on, ja myślę, że jakby nie wierzy w świat, znaczy, że polski bohater filmowy jest gruntownym pesymistą, znaczy jest takim człowiekiem już zduszonym przez rzeczywistość. Ja myślę, że to jest jakiś taki bagaż lat 80., że jakby my cały czas się nie możemy otrząsnąć z takiej wizji rzeczywistości, która po prostu ani nas nie obchodzi, ani nie dotyczy i jest po prostu opresją, czystą opresją. Oczywiście tak nie jest, znaczy to po prostu jest jakby, ten świat jest kompletnie inny. Ludzie stali się jakby wolnymi ludźmi, a bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często w polskich filmach ludzie jakby zachowują się dalej jak niewolnicy i to jest jakby... No. Ja myślę, że to jest nie fair w ogóle, znaczy, że to jest nie fair wobec widowni, nie fair wobec takiej refleksji wobec świata, bo ten świat oczywiście nie jest nowym, wspaniałym światem, prawda? To nie jest wspaniały świat. Myślę, że jest bardzo dużo rzeczy jakichś skrajnie niefajnych w takiej rzeczywistości, która nas otacza, ale mamy instrumenty, żeby to zmieniać, znaczy, albo coś z tym robić, albo przynajmniej robić coś z samymi sobą i to jest jakby... Fajnie, no, to jest dobrze, to jest bardzo całe szczęście, no bo inaczej by się nie dało żyć, prawda? A bardzo często w polskim kinie bohater nie dba o siebie, nie dba o świat, nie dba o nic, bo nic nie ma sensu. Myślę, że to jest bez sensu.